że jestem pełna podziwu co do umiejętności kierowania. Pani ma tutaj piękny kostium na plażę. No. They have to be clean. Take it out and clean. Yeah. And I've never done it. Never. Wprowadziliśmy się do irańskiego mieszkania. No mnie byś tak całował. Powiem wam, że jestem pełna podziwu co do umiejętności kierowania po prostu z bandą dzieci i w tych warunkach, jak tutaj jeżdżą kierowcy, to naprawdę, słuchajcie, nie lada sztuka. Pani ma tutaj piękny kostium na plażę. No, piękne dziewczyny. Piękne dziewczyny. Teraz pokażę wam, jak się kąpią kobiety na plaży po irańsku. W Iranie wszystkie kobiety obowiązkowo muszą nosić hijab, a tak więc to, co ja mam na głowie, kapelusz, to już trochę łamie zasady, ale w sumie jest ok, bo ostatnio oni już nie są tacy restrykcyjni i w wielu miastach widzieliśmy, że kobiety mają inne nakrycie głowy niż hijab, ale muszą mieć jakieś nakrycie głowy, więc z gołą głową nie ma mowy. Nie może być żadnego dekoltu i muszą być zasłonione łokcie. Tak więc, tak jak dzisiaj jestem ubrana, super, łokcie są zasłonione i oczywiście musi być zasłoniona cała postać po kostki. Powinno być to luźne ubranie, nic co po prostu jest obcisłe. Do kostek powinna być kobieta zakryta. Na plaży jednak może troszeczkę odsłonić nóżki, ale nie pokazywać kolana. Wyciągam okularki. Bandery woman.
Now I am a woman from Bandar Abbas. You putting a car in the car. Koniec zabawy, jedziemy do domu. Nie wiem, czy godzinę byliśmy na tej plaży, szczerze powiedziawszy. Chciałabym powiedzieć rzeczy, co nie mogę powiedzieć, tyle powiem. Powiem tylko tyle, że jak ja byłam dzieckiem, to my żeśmy szli na plażę cały dzień. Ja wiem, że to są inne warunki i w ogóle, ale po prostu też temperatura, wiadomo, teraz temperatura jest taka, jak u nas w Świnoujściu dobry letni dzień. Taka jest temperatura, też temperatura wody, bardzo przyjemna. Chociaż jak dzieci się pochlapały, to mówią, że jest im tak zimno. Tak więc taki czas, dzisiaj mamy 5 marca, to dla tych, którzy nie lubią upałów, jest idealny czas, żeby tutaj odwiedzić to irańskie wybrzeże. What have you got for us? Spaghetti with salad. Oh, this is so nice. Thank you so much. You're welcome. I can't eat that much. You know that. This is for me. Tell your mom that I'm on the diet. Okay. And but, I can't eat that much. But I am not. Wprowadziliśmy się do irańskiego mieszkania, ale wszystko po kolei. Nasz słomek potrzebuje paru części i okazało się, że tu nie mieliśmy gdzie kupić i zamówiliśmy te części w Anglii. One nie mogą być przysłane tutaj do Iranu, bo ze względu na ciągle te restrykcje nie ma takiej możliwości, żeby przesyłka z Europy przyszła do Iranu. Więc jak to bywa w Iranie, wszystko się da załatwić, tylko trzeba wiedzieć z kim. Rodzina, u której żeśmy się zatrzymali, oni mają kuzyna w Dubaju, więc wysyłamy te części do Dubaju i on z Dubaju, nie wiem w jaki sposób, prześle to tutaj, już tam mają swoje kanały. Ale to wszystko zajmie co najmniej 2 tygodnie. Więc zatrzymaliśmy się i tutaj spaliśmy bardzo wygodnie. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy taką dobrą miejscówkę, bo już kiedyś chyba Wam wspominałam, że w Iranie nie jest tak łatwo z tymi miejscówkami, szczególnie w mieście mamy problem, a czasem właśnie musimy się w mieście zatrzymać. I tutaj właśnie na tym ich wewnętrznym podwórku, na parkingu, spokojnie sobie możemy spać. Ale oni jakby nie potrafią zrozumieć i cały czas mówią, my mamy tam mieszkanie na górze, jest wolne, musicie iść tam spać. I my faktycznie pierwszą noc żeśmy tutaj przespali, bo wiecie, jakoś nie było jak odmówić. Ale później żeśmy stwierdzili, że wolimy spać normalnie w naszym domku. I codziennie była dyskusja. Więc wyobraźcie sobie, że mamy takie wrażenie. Nie wiem, od początku. Długa historia, ale sorry. Dziadek postanowił wyszykować nam to mieszkanie. Pewnie doszli do wniosku, że standard nie jest taki, bo to jest mieszkanie, w którym nikt nie mieszka i tylko czasem dzieci tutaj sobie przychodzą się pobawić albo coś, albo chcą się odpocząć, po prostu przespać się jak chce w ciągu dnia. Więc to mieszkanko, no troszkę takie, no wiadomo, no jak się nie mieszka, to troszkę
powiedzmy, zaniedbany. Zresztą cała rodzina, oni budują nowy budynek dla siebie, więc ten budynek już tutaj nie wkładają ani za dużo, wiadomo, pieniędzy, ani czasu, ani po prostu no, nie masz ochoty robić, jak już wiesz, że się wyprowadzasz. Więc to nie ma problemu. Ale im tak zależy i dla nich jest tak ważne, żeby ugościć gościa, żeby ten gość był zadowolony, że zaczęły się cyrki. A cyrki zaczęły się od, mówi dziadek, ja wiem, czemu oni tam nie chcą iść, bo tam nie ma klimatyzacji. Więc reanimowali jakąś tam klimatyzację i zainstalowali klimatyzację. I mówi nam dziadek, jest klimatyzacja, jest zimno, chodzi, musicie się wprowadzić. No a my mówimy, nie, dobrze, robi się wprawdzie coraz cieplej, ale naprawdę jest okej. I to było tydzień temu. Ale z dnia na dzień, codziennie temperatura rośnie, naprawdę jest, a ja spróbuję tutaj pokazać na balkonie, zobaczycie właśnie, widzicie jak bije w oczy światło, a dzisiaj nie ma jeszcze ostrego słońca. O matko. Tak więc dziadek ogarnął nam klimatyzację, a my nadal się nie wprowadziliśmy. No to dziadek mówi, nie mogą gotować, bo tam jest kuchnia, ale ta kuchnia tam jest w szafce butla. Teraz jest, ale jej nie było, więc dziadek po prostu ogarnął butlę, sprawdził, czy wszystko działa. Mówi, działa kuchenka, możecie gotować, możecie się wprowadzić. Potem my dalej żeśmy się nie wprowadzili, więc dziadek ogarnął karpet, dywan, tak? Wyprali, znaleźli gdzieś tam, mieli w drugim domu, wyprali, przywieźli i mówi, wypraliśmy ten dywan, jest tu czysty, nowy, możecie przyjechać. No i naprawdę już żeśmy się poddali. Druga też strona, bardziej praktyczna, że faktycznie z dnia na dzień robi się coraz cieplej na zewnątrz i już w środku dnia no jest nam ciężkawo, tak szczerze powiedziawszy. I co, ogarnąłeś wszystko? Tak. Idziesz się kąpać. Chciałbyś mój ręcznik? Tak, twój ręcznik jest tu. A ja nagrywam nasze irańskie mieszkanie. Niedźwiedź poskładał właśnie teraz nasz namiot i będziemy mogli gdzieś trochę poruszać się po mieście. Nie możemy za dużo jeździć tym samochodem, ale da się troszkę pojechać, więc pozałatwiamy te rzeczy, których nie mogliśmy załatwić, jak żeśmy stali po prostu. Bo też jak rozłożymy cały kram, to nie zawsze nam się chce. Jak mamy miejsce, gdzie możemy przez parę dni nie składać obozu, to lubimy sobie po prostu posiedzieć i wiecie, to co się da na nóżkach gdzieś tam pochodzić, pooglądać, czy tam kupić, zobaczyć, a lubimy też chwilę po prostu posiedzieć na pupie. Korzystając z okazji, mogę wam pokazać, jak wygląda takie przeciętne irańskie mieszkanie. A przede wszystkim okna, tak? Wszystko jest zawsze zasłonięte ciemnymi firankami, a często nawet, popatrzcie, pozalepiane gazetami albo jakimiś papierami, nie wiem, tapetą, przeróżnymi rzeczami, żeby jak najmniej słońca dostawało się do środka. Kuchnia, jak kuchnia, dość taka europejska bym powiedziała. Meble takie jak u nas można gdzieś tam dostać w Ikei czy coś tam. Tu, tak jak mówię, jest taki średnio niski standard, można by było powiedzieć, więc te jakość nie jest taka najlepsza, ale no i to już ma swój czas jakby, nie? Trochę już tam przeżyło. Tak więc szafeczki, tutaj jest miejsce na pralkę, a tutaj jest miejsce na lodówkę i my żeśmy przynieśli tutaj naszą lodówkę z samochodu. Tak więc właśnie fajne jest to, że my możemy po prostu wszystko z tego naszego samochodu wyszarpać, tak? Nic nie jest tam zamontowane, prawie nic nie jest zamontowane na stałe i my możemy po prostu wyciągnąć nasze, na przykład stelaż z ciuchami, możemy wyciągnąć też, jak nam zdarzyło się przedtem mieszkać gdzieś, ale to akurat było zimno,
to potrzebowaliśmy więcej rzeczy, tu jest ciepło, to za dużo nie potrzeba, więc nie wyciągamy. Ale na przykład właśnie lodówkę to super, że możemy sobie ją wyciągnąć i po prostu podłączyć do prądu i heja, mam wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne. No i czas jeszcze na kibelek, nie? Kibelek jest tradycyjnie irański. I w takim tradycyjnym irańskim kibelku nie ma spłuczki, tylko spłukuje się takim, kurczę, wężykiem. I powiem Wam szczerze, że jak dla mnie to, kurczę, to nie zdaje egzaminu. Bo wiecie, tu na przykład nie ma dużego ciśnienia wody, to ja sobie mogę tam popłukać, nie? Ale czasem trzeba po prostu trochę więcej wody, więc ja wzięłam po prostu jeden z naszych garnków i jak trzeba to się napełnia i chlup. Lubicie spać na twardym czy na miękkim? Ja generalnie zawsze uważałam, że lubię spać na twardym, ale twardym materacu, a nie na twardej podłodze. Irańczycy śpią na kocu. Po prostu dywanik, kocyk i tyle. I tyle my dostaliśmy na pierwszą noc. Właściwie dostaliśmy 3 koce, bo tam, żebyśmy się mieli czym przykryć i w ogóle. I my mamy tutaj 3 koce, żeśmy położyli jeden na drugim. Ale to dla nas było dalej za twardo, więc żeśmy przynieśli sobie jeszcze nasze kołdry i położyliśmy kołdry i na tych 2 kołdrach śpimy. I dzień dobry, przyszliśmy ze spacerku, tak? Tak, ja też bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. Bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. W namiocie mamy taki materac 5 cm, dosłownie 5-centymetrowy. Więc jak żeśmy się przenieśli z domu na ten, do namiotu, to na początku nam było tak trochę no twardo, no szczerze powiedziawszy. Natomiast teraz mówimy jedny, jaki nasz materac jest miękki po prostu. I zastanawiamy się, że czy nie wydarmosimy tego materaca z naszego namiotu i nie przyniesiemy sobie tu spać, a może się po prostu przyzwyczajimy i damy radę. Koce też weźmie. Tak, bo koce położymy na ten, żeby było jeszcze bardziej widoczne. Close to you! It will be fucking new experience! Nie damy rady! A chuj, damy rady! Panie, no.
kobietkę na spód, jedną na wierzch. Aha, no tak, bo jedną tylko wystarczy. Koniec, to wiesz gdzie jest? No. Dropy. No dropy. No. Liby. Yeah, I know, but you should throw it to Bella. You don't know. You can't do it at home, can you? He wants to jump on the bed. Yeah. Yeah. What I wanted to say is this. What? Bella. Again. What do you call this? Krawat. Krawat. This is what we say in Polish. Krawat. You have a krawat. 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 Yeah. This is in Polish is krawat. Really? Yes. Idziemy zrobić zakupy. Będziemy dzisiaj gotować zupę pomidorową dla całej rodziny. Coś robią. Dobra, mamy. Kurczak jest tu. Idziemy tam po te warzywka. Robi się naprawdę gorąco. Want some cucumbers? No, I speak English. No Farsi. No problem. Robienie zakupów jest super fajne, bo każdy się śmieje i jest fajnie. A więc uwielbiam. Wszystko fajnie, tylko jak wiatr zawieje, to spada chustka, jak masz zajęte ręce zakupami, to ja naprawdę nie wiem, jak one to ogarniają, po prostu. A, ciepło.
Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. No mnie byś tak całował. A masz tyle kudłów? No zostaw ją, bo ona chce być ze mną, nie tak.